Cześć, witajcie w nowym filmie. Podróżowanie po świecie to okazja do zwiedzania zabytków i poznania innych kultur, ale także do skorzystania z niesamowitych atrakcji, które nawet u odważnych powodują skok adrenaliny. W dzisiejszym materiale pokażę Wam 7 najbardziej przerażających atrakcji turystycznych. Na samym starcie pozdrawiam te komentarze. Jeżeli chcesz zostać pozdrowiony lub pozdrowiona kolejnym razem, to napisz w komentarzu hashtag atrakcje. A teraz ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 7. Kolejka linowa Tianmenshan. To atrakcja turystyczna, która położona jest w Chinach. Kolejka linowa została zbudowana w 2005 roku przez francuską firmę Poma z pobliskiej stacji kolejowej na szczyt góry. Trasa ma 7 km i jest to podobno najdłuższy możliwy przejazd podniebną gondolą na świecie. Ale jego długość to nie jedyna rzecz, jaką ma za pasem. Góra Tianmen wznosi się na wysokości 1279 metrów nad poziomem morza, a najbardziej strome nachylenie kolejki linowej wynosi 38 stopni. Trzeba przyznać, że trasa ma świetne walory widokowe. Numer 6. Pływanie łódką po wodospadach Iguazu. Wodospad Iguazu oddziela Argentynę od Brazylii. Wzdłuż uskoku bazaltowego jest powszechnie uznawany za najbardziej zapierający dech w piersiach kompleks wodospadów na świecie. Wodospady Iguazu mogą pochwalić się siecią ponad 250 pojedynczych wodospadów. Gdy płyniesz łódką po tych wodospadach, możesz przeżyć wodospady z wyjątkowej perspektywy, przelatując przez rzekę Iguazu z grzmotem spadającej wody, splecionej z rykiem silnika odrzutowego i pulsującej w twoich żyłach. Wycieczka prowadzona jest przez wyszkolonych i doświadczonych dwujęzycznych przewodników z dużą wiedzą na temat okolicy. Jest to na pewno bardzo ciekawa atrakcja, ale też i przerażająca. Numer 5. Nurkowanie z krokodylem. Możesz zanurkować i przeżyć niesamowite spotkanie twarzą w twarz, gdy ostrożnie zanurzysz się w wodzie z 5-metrowym krokodylem słonowodnym na 15 minut. Przyjrzysz się jego onieśmielającemu spojrzeniu, czując czystą moc jego 3-tonowej siły ugryzienia i nauczysz się doceniać jego prawdziwą siłę i odporność jako współczesnego dinozaura. Aktywność w klatce śmierci oferuje pływakom możliwość zbliżenia się do krokodyli słonowodnych w kontrolowanym środowisku, które jest bezpieczne i wzbogacające zarówno dla krokodyla, jak i gościa. Chciałabyś pójść na tę atrakcję? Daj mi znać w komentarzu. Numer 4. Edgewalk. Edgewalk to najbardziej ekscytująca atrakcja CN Tower w jej historii i pierwsza tego rodzaju w Ameryce Północnej. Jest to najwyższy na świecie spacer bez użycia rąk, po pełnym okręgu na półce o szerokości 1,5 metra, otaczającej szczyt głównej kapsuły wieży, 356 metrów, czyli 116 pięter nad ziemią. Odwiedzający chodzą w grupach, przypięci do górnej poręczy bezpieczeństwa za pomocą wózka i systemu uprzęży. Wyszkoleni przewodnicy Edgewalk zachęcą uczestników do przekraczania własnych granic, pozwalając im oprzeć się na Toronto, mając pod sobą tylko powietrze i zapierające dech w piersiach widoki na jezioro Ontario. Numer 3. Formula Rossa. Formula Rossa to najszybsza kolejka górska świata, zbudowana w parku rozrywki Ferrari World Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oddana do użytku w listopadzie 2010 roku. Rollercoaster Formula Rossa jest kolejką górską typu launch coaster, czyli zamiast tradycyjnego łańcucha wyciągowego, pociąg przyspieszany jest do maksymalnej prędkości 240 km na godzinę za pomocą innego napędu wbudowanego w tor startowy, w tym przypadku napędu hydraulicznego. Resztę toru pociąg pokonuje samodzielnie, bez dodatkowego napędu, ze względu na niebezpieczeństwo zderzenia z owadami i drobinami pyłu. Pasażerowie zobowiązani są do założenia okularów ochronnych na czas przejazdu. Numer 2. Insanity – The Ride. Siedząc w fotelu zabezpieczającym przed ucieczką, zostaniesz podniesiony pod ekscytującym kątem 70 stopni, a wszystko to przy prędkości do 64 km na godzinę. Ta przejażdżka z widokiem na Las Vegas Strip
łączy w sobie zarówno fizyczny, jak i psychologiczny pośpiech. Jazda jest programowalna z różnymi opcjami jazdy, dlatego pasażerowie z niesamowitą dozą spontaniczności mogą za każdym razem doświadczyć innego rodzaju jazdy. Tylko środek ostrożności. Ta przejażdżka może być nieodpowiednia dla tych, którzy łatwo dostają zawrotów głowy i mdłości. Musisz także upewnić się, że jesteś w pełni nawodniony i nie jeździsz z pełnym żołądkiem. Numer 1. Blaukrans Bungee. Założony w 1990 roku, ten hotspot do skoków na bungee ma oszałamiającą wysokość 216 metrów. Z tego powodu jest dumny, że wiąże się z nim kilka światowych rekordów. Jednym z nich jest 107 skoków Scotta Huntleya w ciągu 24 godzin. Uprząż jest zapinany na całe ciało i łączy się z kostką, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dla tych, którzy nie chcą skakać lub chcą przeżyć jeszcze więcej emocji, pod mostem znajduje się chodnik, który pozwala poczuć pęd oszałamiających wysokości. Jest to więc idealne miejsce do oglądania skoczków lub wspierania przyjaciół i rodziny na bungee. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Napiszcie w komentarzu, która atrakcja z tej listy jest według Was najbardziej przerażająca. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.